Mam ogromną przyjemność współuczestniczyć w otwarciu wystawy związanej z tradycyjnym chińskim malarstwem. Jest to dla nas o tyle istotne, że jest to przy współudziale Instytutu Konfucjusza zorganizowane, a Instytut Konfucjusza, jak wiemy, już od wielu lat gości w murach Politechniki Opolskiej. Powoduje to, że Politechnika Opolska nie jest tylko znana z nauk inżynieryjnych, ale również z kultury i to kultury chińskiej. Cieszę się, że właśnie w ten sposób może być Politechnika również prezentowana w naszym świecie. Po pierwsze, jest to przepiękne malarstwo, bardzo głębokie, kontekstualne. Wszystko ma znaczenie. Jak zauważycie Państwo, tu są motywy roślinne, motywy kwiatów, pięknych peonii, lotosu. To są niemalże narodowe motywy chińskie w różnych ujęciach. Także jeszcze raz, to jest bardzo głęboko kontekstualne malarstwo. Ta wystawa przedstawia pracę 7 artystów. W poprzednich latach obrazy te były osobno wystawiane w różnych miejscach na świecie. Natomiast bardzo dobra współpraca z Instytutem Konfucjusza w Opolu oraz Muzeum Śląska Opolskiego dała nam możliwość zorganizowania tej wystawy wspólnie.